Dzień dobry, YouTube! Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogku. Ja oczywiście w sukience, bo stwierdziłam, że jak są wakacje, to trzeba codziennie praktykować właśnie chodzenie w takich ciuchach. Tą sobie kupiłam w Sinsay'u i właśnie się zastanawiałam też, czy nie chciałybyście takiego haulu zakupowego. Co prawda może to nie są takie rzeczy, które już teraz kupiłam. O, tak będzie lepiej. Tylko, że na przykład tą kupiłam ze 2 miesiące temu, jak się tak zaczęło cieplej robić. Ale mam też taki czarno-biały kombinezon. Znaczy, czarny w białe kropeczki. I on po prostu robi taką furorę. Mnóstwo osób, jak tylko się dowiaduje, że on jest też z Sinsay'a. I to wiecie, one 39-49 zł kosztują. Czy ta sukienka, czy właśnie ten kombinezon. To zawsze każdy leci po swój rozmiar. I faktycznie każdy fantastycznie w tym wygląda. Także pomyślałam, że może by taki holik zrobić. Może nawet Wam tutaj popokazuję parę takich rzeczy. Swędzi mnie nosek. Ale zanim to zrobię, chciałam Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Ostatnio mówiłam o tym, ponieważ na Instagramie tak gdzieś tam śmignęło. O różnego rodzaju współpracach. Ja wiem, że to jest taki temat, który wy uwielbiacie, jak ja o tym mówię, także zaraz wam o tym powiem. Tylko, bo przyszłam tutaj jeszcze do dużego pokoju, chciałam wam pokazać, że przestawiłam palmę. Przesadziłam palmę i w ogóle przestawiłam ją troszkę. Andrzej dzisiaj w ogóle figurki robił, przesadziłam ją do wysokiej doniczki, bo podobno palmy to lubią, żeby właśnie korzenie szły w dół i no i pomyślałam, że to będzie taka świetna opcja. Tą kupiłam w Castoramie za 109 zł, także to jest bardzo mało jak za taką dużą i solidną doniczkę. Muszę jeszcze tylko większe plastikowe podstawki kupić, ale teraz właśnie siedzi się tutaj u nas jak pod palmami dosłownie. A Monstera znowu trafiła tam gdzie są koce, które muszę co prawda zlikwidować, ale też jej kupiłam dużą doniczkę, no i się fajnie rozrasta. Muszę jeszcze tylko mieć jakiś system właśnie przypinania jej, ale bardzo tego potrzebowała, bo niektóre, o, na przykład tutaj ten liść, niektóre te liście, mimo że to jest nowy liść, świeży liść, no to już niestety opadł. Także mam nadzieję, że to przesadzenie da radę. Ale zanim przejdziemy do tych ciuchowych rzeczy i chciałam Wam pokazać właśnie fajny odkurzacz, który dostałam ze współpracy. Jak wiecie, ja uwielbiam współpracę takie z rzeczami elektronicznymi i tak najczęściej one właśnie bazują na odkurzaczach. Firmy uwielbiają mi wysyłać odkurzacze. Nie dostałam chyba nigdy żadnej prostownicy, żelazka, nic takiego, tylko same odkurzacze. I tak jest również w tym przypadku, że wyszedł nowy model odkurzacza, który ja kocham miłością wielką. Autentycznie ja kocham te odkurzacze. Zaraz Wam pokażę, otworzę i pokażę, jak on wygląda. Ale dlaczego ja o tym mówię? Bo ja wiem, że Wy uwielbiacie, jak ja mówię o wszelkiego rodzaju współpracach. I to jest takie zawsze moim zdaniem rzetelne, bo nie ma co pokazywać produktu, za który się dostało kasę, tylko po to, żeby go pokazać. A ja zawsze marzyłam o tego rodzaju odkurzaczach. Mam dwa, to będzie trzeci. I tak naprawdę żadnego nie da się pozbyć, słuchajcie, bo one wiecznie są w użytku. One mają mnóstwo końcówek, ale dobra, to otworzę i Wam pokażę, bo to jest coś, o czym ja zawsze marzyłam. Jak Andrzej się urodził, ja marzyłam o takim odkurzaczu i chwilę później właśnie wpadła współpraca z tego rodzaju rzeczą, bo ładuje się je tak jak po prostu telefon przez taką ładowarkę do kontaktu. One mają akumulatorek i po prostu się jeździ po chacie i się odkurza. Mają świetne ssanie, mają mnóstwo końcówek. No to jest coś, co moim zdaniem każdy powinien mieć. Ale przejdźmy do tego, co w środku i jak on działa, tym bardziej Wam pokażę. Mam tutaj swojego pomocnika i powiem Wam, że fajna jest taka nowa w ogóle formuła tutaj tego. Fajnie widać. No. O, fajna szczotka, troszeczkę inne są te szczotki. Jest bardzo dużo końcówek różnego rodzaju. Są do dywanu, są do takiej podłogi, jak tutaj widzicie. A gdzie jest ta moja ulubiona? Oprócz tej, to jest moja ulubiona końcówka. O, ta. O, zobacz, ona też jest inna, bo jeszcze jest taka końcówka z włosiem, a ta jest bez włosa. Tutaj mój pomocnik składa odkurzacz. Fajne jest to, że jest tutaj również dużo końcówek różnej maści. Tego nie wyjmuj, wiesz, bo to jest do uchwytu. Bo jest taki uchwyt, gdzie można na ścianę powiesić właśnie ten. O, tutaj jest ten uchwyt, zobacz.
To jest uchwyt, że można sobie nie opierać, tylko wieszać po prostu odkurzacz. Fajne tutaj jest to działanie, bo jest takie jakieś bardziej innowacyjne, że on będzie lepiej skręcał. Także będzie lepszy dostęp pod wszystkie szafki. No i widzę, że szczotka jest inna, bo my przeważnie tą szczotkę taką uniwersalną, bo to jest też taka, że będzie i do dywanów, i do podłóg. Nasza jest bardziej materiałowa, wiecie? A ta jest po prostu tutaj silikonowa z końcówką tą pomarańczową, taką włoskową, także fajnie. No i widzę, że tutaj ta część, czyli moja ulubiona do różnych kątów, kącików, czyli stewek, też jest inna, bo jeszcze my mamy taką wersję, że jest tu część ze szczotką, której się w ogóle nie używa. Także przeważnie się tego używa i to, jak się połączy z główną częścią, pokażę wam jak. To jest w ogóle bardzo prosta obsługa. Naciskamy guzik i wyjmujemy. I taką część, taki zestaw bardzo lubię... O, nawet widzicie, jedną ręką się to da robić. I taką część bardzo lubię używać, taki zestaw do czyszczenia samochodu, ale także do czyszczenia kanapy. Jest to, no, banalnie proste, najszybsze. Co tam jeszcze patrzysz? Co ci tam wpadło? Ta śrubka. Fajne, naprawdę fajne, no więc mamy taką końcówkę i taką końcówkę. Ładuje się to bardzo prosto, ponieważ jest tutaj, o, tutaj jest wejście, taka dziureczka i normalna jest ładowarka do tego. Nie, tego uchwytu nie będziemy, wiesz, montować, bo nie będziemy sobie wiercić w ścianie. Także jest to fantastyczna rzecz, no i zaraz zobaczymy, bo podobno jest jakieś lepsze ssanie tutaj, takie bardziej innowacyjne, także myślę, że coś rozsypiemy i będziemy mogli pokazać. Zdarza się tak często, że rozsypie się dzieciom coś, mąka na kanapę. Nie, tak naprawdę, to wiecie, po prostu coś się rozsypie. O, jakie fajne działanie. No, nieźle. Tu jeszcze, o, tu możesz wsadzić. I przejechać tak w górę do. Teraz jest zamiana końcówki i na dywanie rozsypiemy płatki. O, trochę płatków na dywanie, wysypało się i zobaczymy, jak to teraz będzie szło. Dzieci nieproste? Piękny jest ten odkurzacz. Bardzo mi się podoba tutaj ta końcówka, że jest taka bardzo ruchoma, także wejdzie pod wszystkie zakamarki, fajnie można pracować tym odkurzaczem, także no słuchajcie, dla mnie w ogóle taki odkurzacz, który jest ręcznym odkurzaczem, to jest po prostu must have w każdym domu, także bardzo polecam, naprawdę. A te odkurzacze to jest w ogóle już mistrzostwo świata. Także podsumowując, ten nowy odkurzacz... No to zaraz, tak, jasne. Także podsumowując, ten nowy odkurzacz, nie ma specjalnie tutaj większego jakiegoś zaskoczenia, że on jest zupełnie inny niż te poprzednie. Ma trochę lepsze ssanie, ma udoskonalone właśnie te elementy tutaj ruchome. Fajnie, że tutaj nie ma tego elementu ze szczotką, ale te elementy mniejsze są zachowane tak samo jak były tamte. Ja i tak używam tych dwóch. To jest zupełnie inaczej teraz zbudowane, ale w ogóle, wiecie, wkładanie tego wszystkiego, składanie to jest naprawdę dziecinnie proste. Także jeżeli będziecie chciały, bo ja tam dostałam taki fajny link stricte przekierowujący właśnie do tego, to jak najbardziej wam mogę polecić, bo wszyscy, dosłownie wszyscy moi znajomi właśnie mają te odkurzacze. Są na rynku odkurzacze, czy no, Dysona, Philipsa i tak dalej, które są dużo, dużo droższe. Podobnie działają, ale ja naprawdę jestem wierna tym. Mówię wam, mam już dwa, ten będzie trzeci i no ciężko naprawdę się pozbyć. Czasami wszyscy razem sprzątamy cały dom właśnie tymi odkurzaczami. Szybkie przenosienki do słodkiej Baby Simy. Chciałam wam pokazać coś, z czego się ogromnie cieszę. Naprawdę to jest taka mała, a cudowna rzecz, bowiem jak ostatnio byłyśmy w Ikei z dziewczynami, kupiłam... Całkiem niechcący, bo to w sumie było już jak pakowałyśmy rzeczy do samochodu i wróciłyśmy jeszcze na mrożoną kawę. To przed Ikeą były miętowe stoliki, do nich były żółte krzesełka. I ja postanowiłam, że takie coś powstanie tutaj przed Baby Simą, ale z różowymi krzesełkami. Zobaczcie, jaki fajny efekt. O, zobaczcie, jak to cudownie wygląda.
jest wszystko kompatybilne z napisem, z tymi kropkami i ze wszystkim. I teraz jak jest cień, można sobie bardzo przyjemnie tutaj siąść, można kawki się napić, można siedzieć z laptopem, można coś pisać i można też wejść właśnie na zakupki. Jeszcze wam tutaj pokażę coś, czym się bardzo cieszę. Wysypałam to właśnie z siatki, bo dzisiaj dostałam przesyłkę od Eveline. Jest tutaj bardzo dużo podkładów i w ogóle mnóstwo rzeczy z Eveline odkryłam. Zaraz to tak ładnie poukładam i będę wam mówić. No, wiele rzeczy właśnie odkryłam w ramach współpracy, w ramach testowania tego, żeby zobaczyć, jak na mnie sprawdzają się właśnie te produkty. Tutaj mam między innymi dwa rodzaje podkładów i w ogóle te podkłady, słuchajcie, są tak chwalone, naprawdę niesamowite. Wy wiecie, że ja podkłady Eveline kocham miłością wielką, także jestem bardzo ciekawa, jak te będą się zachowywać. Któryś z tych kiedyś miałam i one są bardzo fajne, bo są takie wodniste, ale te są super chwalone, także zastanawiam się, jak one się sprawdzą. Paletka, zobaczcie, jaka fajna, wakacyjna paletka do robienia szalonych makijaży. Tutaj jest jeszcze jedna. Bardzo lubię te metalowe pudełka od Eveline i zobaczcie, jaka ona jest fajna, świeża, bo ja ją przed chwilą wyjęłam z pudełka. Ładne, świeże kolory, są brązy, są fiolety, czyli tak jak lubię, ten jest też taki fajny, takie przełamanie miętowe, także coś takiego innego. Jest sporo rzeczy kokosowych, ja w ogóle kokosowy zapach kocham, jest krem pod oczy kokosowy, mamy kokosowy krem do twarzy, ale tu są dwa różne, ten jest multinawilżający, a ten jest ultra odżywczy, także super, naprawdę bardzo fajnie się cieszę. Kokosowy mamy jeszcze płyn micelarny i tonik, to jest takie dwa w jednym, tutaj widzę są trzy kredki, o w ogóle pianka, ja was bardzo zachęcam do tego, żeby do zmywania makijażu najpierw używać wszelkiej maści pianek i żeli. Jestem bardzo ciekawa tej pianki, bo odkryłam, że pielęgnacja z Eveline jest naprawdę na wysokim poziomie. Tutaj mamy mango rozświetlający odżywczy żel do ciała i twarzy. Fajne, nie? Chociaż ja uważam, że jak jest do ciała, to niekoniecznie do twarzy będę go używać, ale na pewno obłędnie pachnie. Złapałam tutaj tą jedną kredkę, tu widzę, że są jakieś kolejne, także takie różofiolety, czyli bardzo, bardzo w moim guście. Tu jest jeszcze co? Intensywnie ujędrniający olejek do biustu i ciała. O, to też może być ciekawe, ale co mi się spodobało, to na wakacje Brazilian Body, to też wiele osób bardzo chwaliło ten produkt. O, łapie ostrość, jest. Ekspresowa pianka brązująca do ciała. Także myślę, że to wypróbuję lada chwila i będę wam dawać znać na Instagramie, bo tam po prostu będzie szybciej. Tutaj mamy jeszcze co? Chłodzący, antycelulitowa kuracja modelująca sylwetkę. Także to na pewno ramiona, brzuch, talia. Pamiętam, że kiedyś dawno temu używałam takich rzeczy. Ogólnie fajnie jest czegoś takiego używać. Wiadomo, że to nam nie załatwi sprawy za trening i za dietkę, ale przy okazji właśnie fajnie można się czymś takim wspomagać i przy okazji nawilżać. Tutaj w ogóle jeszcze mamy, bo one leżą na boku, kremy CC. Kremy w ogóle BB i CC są fantastyczne na lato. Tutaj mam ich tak dużo, dlatego że one są w czterech kolorach, wiecie? I tak samo te podkłady, one są po prostu w różnych kolorach. A tutaj mamy jeszcze mgiełka utrwalająco odświeżająca. A muszę nosem naciskać, żeby mi łapało ostrość. Ja tak z nią latam. A tutaj jest matująco odświeżająca. Także, o widzicie, i przy okazji nam się to wszystko ładnie tutaj ułożyło. Także fajnie, bo będę testować te rzeczy. Ja tak jak mówię, ja bardzo lubię Eveline produkty. Pokażę wam jeszcze, którego podkładu tak bardzo, bardzo namiętnie używam, bo jest po prostu fantastyczny i bardzo wam polecam, żeby sobie go wypróbować. A z tymi będę dawać znać na dniach na Instagramie. To jest ten podkład. On się nazywa Selfie, nie kosztuje jakoś dużo i ja przeważnie przez cały rok używam koloru 04, czasami 03, teraz no jak już jestem troszkę opalona, to 05, 06, ale tak 04 to jest dla mnie właśnie taki, no taki spoko, taki uśredniony właśnie kolor i ten podkład jest fantastyczny. Naprawdę, bardzo wam go polecam, wypróbujcie sobie kiedyś, ja go zawsze kupuję w Hebe.
Kochani, mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Bardzo dziękuję. Coś się plącze. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Miłego dnia Wam życzę, miłego tygodnia Wam życzę, jeżeli oglądacie mnie gdzieś właśnie pod koniec poprzedniego tygodnia. O, przepraszam, bo mi tu zegarek piknął, jak trzymam właśnie aparat w lewej... Jak trzymam aparat w lewej ręce. Wszystkiego dobrego dla Was i dajcie kciuka w górę. I jeżeli macie chwilę czasu, to również skrobnijcie komentarz, bo to jest zawsze dla mnie takie miłe, motywujące też do tego, żeby po prostu większą ilość vlogów nagrywać. Także dzięki bardzo i do zobaczenia. Pa!